Z okazji Dnia Strażaka chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich strażaków, zarówno zawodowych, jak i też tych z ochotniczych straży pożarnych. Przede wszystkim życzę dużo, dużo zdrowia, satysfakcji i radości spełnionej służby. Życzę wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń i samych sukcesów, zarówno w życiu prywatnym, jak i też zawodowym. I niech nasz patron, święty Florian, ma nas i nasze rodziny w opiece. Wszystkiego dobrego dla wszystkich strażaków. Dzisiaj Dzień Strażaka. Pan komendant złożył życzenia wszystkim strażakom tutaj z terenu powiatu kutnowskiego. A czego życzyć Wam, powiatowej komendzie? Sukcesów. Sukcesów. No, strażakom się życzy tyle powrotów, ile wyjazdów. To jest takie życzenie praktycznie, które nam się co roku składają goście, zaproszeni przyjaciele. No niestety tegoroczne święto było bardzo skromne i tych gości niestety nie mieliśmy. Odbyła się tylko uroczysta zbiórka, podczas której tym głównym elementem było odczytanie rozkazów o awansach służbowych na wyższe stopnie służbowe. I to praktycznie był ten główny element. Odczytane również zostały okolicznościowe pismo, jakie skierował do nas pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan minister, pan komendant główny. Także w tym roku, no niestety skromniej, ale no sytuację mamy niestety jaką mamy. Także króciutko. Ale najważniejsze, żebyśmy tutaj zachowali bezpieczeństwo, bo to bezpieczeństwo nas wszystkich jest na tą chwilę najważniejsze. Czyli życzenia mniej liczne, ale na pewno równie szczere. Zapewne tak. Myślę, że tutaj wielu mieszkańców i samorządowcy i inni też tutaj na pewno zawsze nam dobrze życzyli i pewnie dalej nam będą życzyć i pewnie dalej będą nas wspierać, no bo to też jest ważne, żebyśmy tutaj mieli osoby, które okazują nam życzliwość, przyczyniają się do tego, że nam łatwiej się pracuje, tak? A to są i pozyskiwanie środków finansowych, to jest też i pomoc organizacyjna w wielu przedsięwzięciach, a na to zawsze mogliśmy liczyć przez te wszystkie lata i myślę, że to się nie zmienia. To, że dzisiaj nie mamy gości, to nie oznacza, że nie mamy od nich wsparcia. Zresztą miałem telefony od różnych osób, które tutaj składały nam życzenia, prosiły, żeby przekazać strażakom. Ja to podczas tej uroczystej zbiórki zrobiłem. Ksiądz kapelan dzisiaj ma też w naszej intencji odmówić odpowiednie modlitwy, więc myślę, że tutaj mamy generalnie wsparcie i duchowe, i nie tylko duchowe mieszkańców naszego powiatu.